wszystkim, ja jestem Kubiks i witajcie w kolejnym odcinku z serii Ratchet & Clank Quest for Boty. Kontynuujemy naszą przygodę w miejscu, w którym skończyliśmy, czyli na Darkwater Quay, o ile tak to się wymawia. Próbujemy teraz dostać się tam, jednak żeby to zrobić musimy mieć po czym wejść, żeby to odblokować. Tym razem musimy iść w prawo. Przypomnę, że w poprzednim odcinku poszliśmy w lewo. Oczywiście na końcu będzie czekało na nas jakieś wyzwanie. Tutaj akurat będzie ono dość troszeczkę trudniejsze, ale sobie z nim poradzimy. Szczerze, sam nie wiem do końca jak je rozwiązać. Ja po prostu kiedyś widziałem na YouTubie, jak koleś to zrobił i teraz się tym wzoruję. Niestety nie umiem tego rozwiązać, samemu. Tutaj mamy w ogóle te świetliki, czy jak to się nazywa. Nie umiem tego samemu rozwiązać, ale tam widziałem, że jest taka zakładka jak How to Play, więc teraz spróbujemy. No bo wcześniej, jak to przechodziłem parę lat temu, to oczywiście angielskiego nie znałem tak jak znam teraz, chociaż teraz też popisać się za bardzo nie mogę. Okej, spróbujmy to przenieść na drugą stronę. Możecie zaobserwować teraz, że chyba mam nawet zmieniony głos, nie wiem czemu, chyba mam chrypę. Ale to już nieważne. Tutaj mamy ten nietoperze, które musimy przeglądać za pomocą tego świetlika. Okej, przeciwnicy. Niestety nie mamy jeszcze na razie okazji zmierzyć się z bardziej z troszeczkę trudniejszymi przeciwnikami. No to niestety szkoda, chociaż mamy dużo broni. Żeby tam mam co trzeba. Okej, teraz musimy iść tutaj. Bo gdybyśmy poszli prosto, to byśmy nie przeszli, bo tam jest krata. Musimy wejść na górę i tutaj po tej właśnie linii zjechać na dół. Okej, kolejna czaszka, kolejne wyzwanie. Hey! This facility is reserved for Captain Maelstrom Jerkwater. Okej, give me the first drink, bo tutaj na tym to polega, że musimy wrzucić, nie wiem, pobrać w odpowiedniej kolejności odpowiednie składniki i potem udacie. Więc zobaczymy jeszcze tak z ciekawości, co jest, co się kryje za tą zakładką How to Play. Okej, on to tłumaczy tak samo, podobnie jak ja to wytłumaczyłem, ale no cóż, sam tego do końca nie rozumiem, także teraz na ekranie powinna wam się wyświetlać, albo teraz, albo za chwilę, symbole, w jakiej kolejności powinniśmy pobierać te co mam z tych komór, co mamy po prawej i po lewej, jak widzicie. Dobra, więc spytajmy go, znaczy powiedzmy do niego, give me the first drink. A bit of the bubbly, a chill to the bone. Top it with the twister and send a happy pirate home. Okej, on tu tam daje nam chyba jakąś zagadkę piracką, coś tam gadał, nie wiem, szczerze, mówię na ślepo. I dobra, i z tych zbiorników musimy w odpowiedniej kolejności wybrać. Więc tak jak już mówiłem, teraz na ekranie powinna wam się wyświetlać taka informacja. Okej, więc według tego symbolu powinniśmy iść najpierw do żółtego. Oj, sorka. Przez przypadek nie wstrzymałem. Trójkąt. Dobra, przewiniemy to. Jeszcze raz. Przepraszam za chwilę. Więc tak, najpierw do pierwszego, potem do drugiego. I trzecie, czyli do zielonego. I teraz możemy do niego iść. Bubbly makes an honest man a liar.
Okej, więc jak się zadziałało, teraz musimy wykonać drugą kombinację. Więc według tego systemu powinniśmy napisać tu i zaraz spojrzę sobie. Okej, do żółtego. Teraz możemy z nim porozmawiać. Okej, ostatni drink. Teraz możecie się spytać, skoro wcześniej chodziliśmy tak jak chodziliśmy, to możecie się teraz spytać, jaką kombinację musimy zrobić teraz. To jest dość proste, więc no, spójrzcie. Najpierw idziemy do zielonego, potem do niebieskiego, a potem do żółtego. I udało się. Teraz możemy iść prosto do tej wielkiej czaszki. Mam nadzieję, że jeśli część z was nie wiedziała o tym właśnie tym systemie, który trzeba było zastosować do tego gościa, mam nadzieję, że część z was się dowiedziała i teraz już umie przejść ten moment w grze. Okej, właśnie, sprawdzałem, jak ona się nazywa. Ona się nazywa jakoś Tavlin. T-A-V-L-Y-N. Jakoś tak. Więc... No, ty. Dobra. Idziemy dalej. Ciekawe, jaka nam się misja pojawiła. A, nie zmieniła się. Dobra, nieważne. Okej, to co tutaj musimy zrobić jest bardziej na wyczucie. Sami zobaczycie, o co chodzi. Najprawdopodobniej za tą czaszką kryje się, za tą wielką czaszką kryje się wejście do skarbca, w którym jest Fulcrum Star, czyli coś, czego szukamy. Ale żeby tam wejść, żeby drzwi się otworzyły, musimy ustawić odpowiednią kombinację właśnie tych, tych kawałków tej czaszki, nie? Tutaj powinniśmy porozmawiać z tą czaszką, aczkolwiek jest to opcjonalne, ale z uwagi na to, że to jest let's play, chcę wam pokazać wszystkie części tej gry, wszystkie miejsca w tej grze, no to porozmawiajmy z nią. Nie, to nie jest, to nie działa na takiej zasadzie jak poprzednio, czyli średnio nawet nie musimy, w ogóle nawet nie musimy. Dobra, zacznijmy od tego środkowego, bo tego nawet nie musimy jakoś bardziej się trudzić z tym. Dobra, teraz to. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Okej, musimy tutaj dopasować generalnie, widzicie. A nie, to nie może stąd wyjść, dobra. Więc to jest troszeczkę ciężej. Nie, może wyjść, okej. Dobra. To jest... Gdzieś tak? No, już prawie. A nie, nie tą stronę gałka. Dobra, zostawmy tak, na razie. Spróbujmy tam. Generalnie chodzi o to, żeby te oczy się zaświeciły. Ale teraz się jeszcze nie świecą, więc jest niedobrze. Mogliście zauważyć, czy część... O, teraz. Dobra, jest. Teraz spróbujmy to. Wykombinować. Świeci się, bo nawet nie widzę, bo mi kamera zasłania. Znaczy tak, tak ustawiłem sobie kamerę, że nie widzę. Dobra, może teraz. Dobra, jest. Teraz środkowe, chociaż nie, środkowe jest dobrze.
I kolejna pułapka piratów. Dobra, ale zanim... ale już zmierzymy się z nimi właśnie w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, pakujcie. Naga.